Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Wiem, że Państwo się bardzo złościcie, że ja robię takie wycieczki osobiste, które czasem się przedłużają do, do kilku minut. Chcecie komentarza, chcecie słowa. You want it now i chcecie tego natychmiast. No dobrze, w takim razie już nie będę przedłużał. Temat dzisiejszego komentarza to polski biznes w niestabilnym świecie. I proszę Państwa, dotyczy on takiego mojego wystąpienia w sesji plenarnej, takiego opening speech Kongresu Film Rodzinnych w Katowicach, właśnie 13 października 2018 roku, a więc było to no prawie równo dwa lata temu. No i chciałem tak z perspektywy czasu ocenić to, to wystąpienie. Będzie dla Państwa dostępna prezentacja w którą tam pokazałem właśnie w Katowicach 13 października na Kongresie Firm Rodzinnych. To była bardzo ciekawa inicjatywa. Kilkaset osób z całej Polski, przedsiębiorców i ich rodzin, właśnie takich firm rodzinnych. No i wszyscy zastanawiali się tam nad globalnymi reperkusjami tego, co może nastąpić. Tak, bo byliśmy wtedy w 2018 roku. No i zobaczmy, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło po tych... Po tych dokładnie dwóch latach. Proszę Państwa, no więc ja zacząłem tą prezentację od banalnego stwierdzenia, ponieważ jestem mistrzem banału, o czym mówiłem w poprzednim komentarzu, mówiąc o niestabilnym otoczeniu międzynarodowym i na co wówczas wskazywałem. No, po pierwsze, wojna na Ukrainie. Ona wtedy jakoś no, wywarła wielkie wrażenie na nas wszystkich, bo toczyła się tuż obok naszych granic. Coraz więcej ludzi też z Ukrainy przyjeżdżało do Polski do, do pracy, także pod wpływem, być może pod wpływem tego konfliktu militarnego, który tam się toczył, toczył bardzo blisko naszych granic. No, dzisiaj mamy już o wiele więcej. Tych konfliktów militarnych, które wybuchają na całym świecie, także w pobliżu Unii Europejskiej, ostatnio choćby Azerbejdżan i Armenia, i można powiedzieć, że ten konflikt na Ukrainie troszeczkę stracił jakby potencjał destabilizacyjny. Poza tym, wskazywałem na kryzys migrancki w Europie. No on również no, swoje apogeum przeżywał gdzieś tam w 2015 roku, można nawet powiedzieć, że miał wpływ na wynik wyborów w Polsce, ale troszeczkę przycichły. Oczywiście tych imigrantów mamy coraz więcej, jeśli spojrzymy na liczby, także w Polsce, przede wszystkim z Azji Południowej, bardzo dużo się pojawiło no, w Warszawie, są bardzo widoczni, czy to jeśli chodzi o taksówki, czy, no, czy szeroko pojętą branżę gastronomiczną, no ale to są, można powiedzieć, że statystyki, czy liczby, natomiast w pewnym takim odczuciu społecznym ten kryzys troszeczkę został złagodzony. Trzeci, trzeci, trzeci element, który wskazywałem, mówiąc o niestabilnym otoczeniu międzynarodowym, to była zmiana formuły Unii Europejskiej. No i to, ten proces się cały czas toczy, a jest już bardzo zaawansowany. Na pewno Brexit tutaj to, to też przyspieszył. Ten proces trwa, ale można powiedzieć, że chyba najważniejsze decyzje już zapadły, już wyłania się z tego jakiś, jakiś obraz. Tarcia na linii USA-Chiny. No, można powiedzieć, że dochodzi, doszło tutaj do eskalacji. Sytuacja się nie uspokoiła jest bet za bet, cios za cios. Te tarcia są na poziomie jakby polityki handlowej, ale też jest rywalizacja no, technologiczna. Niewątpliwie, niewątpliwie ta rywalizacja się zaostrzyła jeszcze przez ostatnie dwa lata. No i proszę, takie sformułowanie: nowo kształtujący się globalny ład. Brak konsensusu co do reguł i zasad, odwracające się sojusze, nacjonalizm gospodarczy, protekcjonizm. No to już ten nacjonalizm gospodarczy czy protekcjonizm on był już oczywisty i wtedy, że mamy teraz to te zderzenie jakby chińskiego i europejskiego, bo Europa tutaj też jest za multilateralizmem. To takie wtedy się oczywiste nie wydawało w 2018 roku, no ale ta zasada America First, i tam było już to zderzenie, że z jednej strony America First, z drugiej multilateralizm, no ale Europa w tej sprawie widać, że ciąży bardziej puku Chinom, które w tej swojej retoryce, to Xi Jinping w Dawos to zaakcentował swego czasu, w 2017 roku, no to mocno, mocno jednak jest po stronie multilateralizmu, więc jest, kształtują się rzeczywiście te nowe sojusze, często się odwracają, nie ma konsensusu, nie było i nie ma. Nie wiem, czy będzie w najbliższych miesiącach czy latach, dotyczących tego, jakie są reguły czy, czy zasady. No to dzisiaj jest oczywiste. Natomiast praca jeszcze w 2018 roku w Polsce no wiele osób przekonywało, że mamy, że status quo może zostać zachowane. No To były takie czary, mary czy, czy próby właśnie zaczarowania rzeczywistości. No Dzisiaj wiemy już, że tak się nie stało. No to jest coś, co poprzez te ostatnie dwa lata mocno się potwierdziło. Proszę Państwa, więc wskazywałem na jeszcze dziewięć takich czynników. To, to było wystąpienie w sesji plenarnej, występowałem z prezesami polskich firm, między innymi właśnie z Krzysztofem Domareckim, prezesem i założycielem firmy Selena Wykładowca także biznesu chińskiego, tego programu, który prowadzę na Akademii Luana Koźmińskiego. No więc mówiliśmy do, do przedsiębiorców i ich rodzin, w związku z tym, no, mówiłem o tej klasie średniej w Azji. To jest można powiedzieć, że zawsze taki stały punkt programu, bo widzicie Państwo te wykresiki, tą klasę średnią, która rośnie. Jest coraz większa, i to jest taki rytuał w Polsce od kilkunastu lat, że na tych wszystkich spotkaniach te wykresy, że to ta klasa średnia kiedyś ona będzie już decydująca, dzisiaj już jest decydująca, za chwilę będziemy sobie udowadniać, jak bardzo jest decydująca, i to można powiedzieć, że życie mojego pokolenia, jestem urodzony w 76 roku, to upłynęło na oglądaniu tych obrazków tej Azji, która się rozpędza, i teraz już nas. No, nie wiem czy można powiedzieć, że mija, no bo mówimy tu z perspektywy polskiej, no ale też jeżeli mówimy z perspektywy europejskiej, no to możemy powiedzieć, że już nas mija, bo na dzisiaj z zupełnie innego powodu przeglądałem dane dotyczące, interesuje mnie, jakby wejście Cyberpunk 2077. Przecież tutaj, chyba jeśli chodzi o Chiny, byłoby lepiej 2088, czyli 2088 Cyberpunk. No ale ta premiera tej nowej gry komputerowej, Video, video Game, polskiej firmy CD Projekt, i jak ona została dobrana w Chinach, no i okazuje się, że w Chinach jest około 600-700 milionów graczy. Tak, to jest 1 trzecia, czy tam jedna czwarta właściwie ludzkości. E, około 30% graczy w ogóle światowych jest w Chinach, a połowa jest w Azji. Bo no, oczywiście Koreańczycy są też zresztą chyba no, no, bardzo dobrymi zawodnikami, jeśli chodzi o e-gaming. E, no i tak te liczby wyglądają, a tak na dobrą sprawę to jest dopiero e, dopiero, e, dopiero początek. No i te ostatnie dwa lata niczego nie zmieniły. Znaczy, no, pokazały, że rzeczywiście to centrum ciąży w stronę, w, stronę, w, stronę, w stronę Pacyfiku. Tam są konsumenci, tam są gracze. Notabene Ci, te kilkaset milionów chińskich graczy wydaje około 40 dolarów rocznie, no to jest 120 zł na te, na te gry, więc jest to ogromny rynek. No i życzę polskim, polskim firmom, także jest chyba Ghost Runner kolejna gra, która wchodzi pod koniec października. To krakowskie studio też ma globalną premierę. No i cóż, no, te firmy prowadzone przez młodych ludzi no, muszą się zmierzyć z tym rynkiem chińskim, ale muszą go wziąć pod uwagę, no bo to jest już jedna trzecia rynku, rynku światowego, same Chiny. A Azja to połowa, no więc jeżeli ktoś chce robić gry na światowym poziomie, tak jak polskie firmy, właśnie prowadzone przez tych młodych ludzi. Ja już, przepraszam, nie chcę mówić jak bumer, bo, bo, bo to są w końcu ludzie blisko 30, więc już nie tacy młodzi. Doświadczeni. No ale, ale no, Azja na pewno jest tu istotnym czynnikiem, i te dwa lata niczego tutaj nie zmieniło. Proszę Państwa, no, wzrastająca asertywność Chin to też wiedzieliśmy w 2018 roku. Nie było jeszcze wtedy, dopiero się kształtował jakby termin wilczej dyplomacji, gdzieś pewnie w głowach niektórych ludzi z chińskiego MSZ-u. On dopiero później zrobił taką zawrotną karierę, wilcza dyplomacja, czyli odpowiadanie wet za wet na jakieś agresywne czy też ostre ataki wobec Chin, odpadanie jeszcze ostrzej w drugą stronę, ale to był koniec, koniec chińskiej polityki 24 znaków Deng Xiaopinga. Chiny już otwarcie artykułujące swoje interesy, swoje intencje, jakby no, w stworzenia nowego globalnego ładu. I to, to rzeczywiście w ostatnich dwóch latach było bardzo widoczne. Państwa wojny handlowe i celne. No. <laughs> Żyliśmy, żyjemy w tej epoce rywalizacji handlowej, rywalizacji technologicznej Chiny, Stany Zjednoczone i mieliśmy do czynienia z resetem Donalda Trumpa. On wtedy nawet nie tyle dotyczył Chin, co w ogóle całego świata. No, to była taka próba renegocjacji tego globalnego ładu. Tu pojawia się pytanie, czyle negocjacji w ogóle globalizacji, pojawia się pytanie, czy globalizacja jest w ogóle procesem odwracalnym, czy można ją odwrócić i jeszcze sterować jakby tą deglobalizacją, czy tym, tym, tym ruchem deglobalizacyjnym, to jest to, co próbował zrobić Donald Trump. Czy mu się to udało? No, po dwóch latach możemy powiedzieć, że nie, chyba niekoniecznie, bo zbliżył, znaczy renegocjował to nie tylko z Chinami, ale również z, z Europą, z Unią właśnie z Unią Europejską, z krajami, z Kiego Wschodu, z Turcją, także z Azją Południowo-Wschodnią, więc wiele z tych krajów wręcz można powiedzieć, że przybliżył do Chin. No tak się stało w przypadku Europy, no, która tam akcentuje oczywiście różnice w kwestiach wartości, ale w kwestiach handlowych twardo negocjuje i jakieś tam koncesje uzyskuje. Być może to będzie umowa inwestycyjna w tym roku. E, e, choćby z kwestia WHO, którą też wielokrotnie komentowaliśmy, Światowej Organizacji Zdrowia, no Unia Europejska tutaj. Krytykując oczywiście Chiny i wywierając Presję, no nie opuściła bucha razem ze Stanami Zjednoczonymi, pozostała w tej organizacji, więc ten decoupling, który miał być, czyli wyizolowanie czy odcięcie Chin, no tak średnio się udał. Ale to wszystko o tym zdecydują właśnie wyborcy amerykańscy na początku listopada. Paradoksalnie, proszę Państwa, no tak to z demokracją jest, że to Xi Jinping i Donald Trump eh, albo Joe Biden będą podejmować te decyzje, które będą miały ogromny wpływ. No a my ich nie wybieramy, no, nie głosujemy na nich. E, w Stanach głos, o tym zdecydują na przykład e, mieszkańcy interioru amerykańskiego. Ich głos, zobaczcie Państwo jaki ich głos dużo waży. Tak? Gdzieś tam ludzie z Kansas, z e, Newady, e, oni będą decydować o tym co będzie robił przyszły albo, albo wciąż prezydent Stanów Zjednoczonych. I to, I to pewnie niedługo, więc dokonają pewnie jakiegoś takiego podsumowania, czy ta polityka była skuteczna i czy będzie podtrzymywana, bo Joe Biden, jeżeli będzie w Białym Domu i Kamala Harris, no to utrzyma, na pewno ta rywalizacja z Chinami zostanie utrzymana, może pewnie będą pewne zmiany taktyczne. No, Joe Biden już obiecuje politykę bardziej inkluzywną, że wróci do Światowej Organizacji Zdrowia, którą tą organizację opuścił. Donald Trump. Zobaczymy. To po trzecie. Po czwarte dla państwa jedwabny szlak, czyli ten eksport tego chińskiego overcapacity, tej nadmocy. To wszystko trwa. Nie doszło do tego dekaplingu. Cały czas możemy spoglądać na mapę Eurazji. Pewnie jest wielu fanów doktora Jacka Bartosiaka i Strategy and Future i będzie to spoglądanie na mapę zasadne w tym sensie, żeby tu może nie tworzyć jakiejś wielkiej ideologii, że mapa wszystko tłumaczy i że wystarczy rzut oka na mapę, bo nie zawsze to jest takie proste jednak, ale ale jeżeli spojrzymy na tą mapę Eurazji, to tam powstają nowe korytarze transportowe, tam powstają nowe projekty, nowa infrastruktura, często nowej generacji. To zmienia sposób funkcjonowania tych poszczególnych regionów, to zmienia sposób to zmienia relacje między nimi, i to jest wielka rewolucja, która się, która się toczy. I no, na pewno, tutaj, szczególnie pandemia, jeszcze powiem o pandemii, no, miała pewien wpływ na to, ale no, też nie zahamowała tego, tego procesu, który tak naprawdę jest wychodzeniem Chiny w świat, jest eksportem chińskiej overcapacity, czy tej chińskiej nadmocy. No, i jest czymś, co w ogóle całkowicie zmienia relacje pomiędzy, pomiędzy regionami, czy nam się to podoba, czy nie. I to postępuje. I to postępuje, to nie zostało zahamowane. Mogłoby być zahamowane, gdyby właśnie doszło do tego dekaplingu. De to była całkiem z punktu widzenia amerykańskiego sensowna strategia, no, ale, ale tego rozerwania na razie nie ma. I tutaj zresztą wiele osób mówi, że. No, gdzie tutaj rozerwano tak naprawdę te łańcuchy? Jest ten globalny biznes i gdzie to? No dużo o tym się dyskutuje, ale ale, wskaż, ale takich przykładów rozerwania tych łańcuchów zbyt wiele jednak, jednak nie ma. Proszę Państwa, po piąte, tutaj jednak czynnik, którego nie doceniłem, chociaż do samokrytyki jeszcze przejdę. Made in China 2025, czyli nowa polityka przemysłowa i awans technologiczny Chin. To jest to, że Chiny nie chcą być już producentem taniego towaru. To już mówię, to, już się, to jest proces, który się dzieje od dawna, ale chcą być też liderem w pewnych branżach, jak no tutaj, także tutaj takie nawiązanie do planu morowieckiego szczególnie chodzi o elektryczne samochody, o sztuczną inteligencję, właśnie o 5G. Ciekawy proces tu jest taka jest lista tych branż, które Chiny chcą, chcą taka prezentacja czy taki slajd, właśnie w PowerPoincie, który pokazuje, gdzie Chiny chcą osiągnąć przewagę. Także przestrzeń kosmiczna, między innymi. To się wszystko właściwie dzieje od dwóch lat i to oznacza dużą jakościową zmianę. No choćby kwestia tej debaty 5G, zobaczcie Państwo, że mamy coraz więcej ekspertów, coraz więcej debat, coraz więcej mediów, zamieszcza też reklamy przekonujące do, do skuteczności tego 5G i konieczności jakby jego implementacji również w Polsce, co moim zdaniem przyczyni się do tego, że Polska też pewnie zaakceptuje to 5G w jakiejś formie te, te chińskie, bo już jest tylu tych ekspertów i tyle tych debat które do tego przekonują i tyle mediów, które to reklamują, że, że to całkowicie zmienia jakby atmosferę czy sytuację. No to w 2018 roku to, to nie, nie, nie przypuszczaliśmy, że tak w ogóle w 2020 roku może wyglądać sytuacja w Polsce. No, ale cała ta debata wokół 5G, no pokazuje tą rewolucję technologiczną, którą wtedy, której wtedy też też, też mówiłem. No to jest też duża jakościowa zmiana, bo Chiny Zaczynają konkurować z krajami zachodnioeuropejskimi. Tak? No, oczywiście konkurują ze Stanami Zjednoczonymi, ale i w kwestiach technologicznych. No, Polska tych technologii zbyt wiele nie ma. Komuś tam się udało, to jest niesamowite jednak, zdolność Polaków, że gdzieś tam na gdzieś tam z boku w ogóle całkowicie alternatywnie od tego systemu właśnie tych innowacji powstają różnego rodzaju projekty. No ja bardzo liczę, że. Właśnie programu biznes chiński na Akademii Lona Koźmińskiego też jest takim jednym z nich, bo nie pobieramy żadnych dotacji, a e, dajemy sobie świetnie radę i też w różnych technologiach, e, czy innowacjach sytuacja jest podobna i tam w ogóle uważam, że najbardziej wartościowe powstają, e, powstają właśnie projekty, czy choćby i e gaming właśnie, czy te gry komputerowe, nie wiem, czy tam są jakieś dofinansowania, czy dotacje, subwencje i tym podobne rzeczy. No, ale Chiny będą tutaj konkurować głównie no jednak z tymi krajami rozwiniętymi, tak? To głównie jest duży ból głowy dla Niemców, dla Francji. To oni będą konkurować z tymi Chinami, które wejdą na wyższy poziom technologiczny czy w ogóle zaawansowania gospodarczego, i to po piąte. Po szóste, proszę Państwa, no, Europa już wtedy wygłosiłem taką tezę, że będzie, będzie się. Konsolidować, że będzie się konsolidować, że będzie tworzyć taką masę krytyczną, żeby z Chinami negocjować, i to się dokładnie tak, tak stało. To było zresztą bardzo logiczne. Oznaczało też wzmocnienie, jakby Niemiec i Francji w ramach, no nie tyle tego układu skomplikowanego. Tych poszczególnych państw w Europie, ale też i w instytucjach europejskich, bo tak postrzegam też objęcie przewodnictwa w Komisji Europejskiej przez panią Ursulę von der Leyen, i to jest wzmocnienie pozycji Niemiec, ale także biznesu niemieckiego. On musiał uzyskać taką większą moc aby być zdolny, no, tutaj negocjować nowe warunki, nowe warunki z e, Chinami, czy biznesem chińskim, no który oczywiście za sobą też ma e, potężne państwo chińskie, ale jak można powiedzieć, że ten biznes, tak naprawdę, to on jest emanacją tego państwa chińskiego, więc może to jest trochę nawet i odwrotnie, e, niż jest to w Europie, e, w Europie zachodniej. E, 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 po siódme, Chiny jako rynek eksportowy. No proszę Państwa, to było, to na razie jednak jest w głównej mierze e, retoryka. To jest marzenie Xi Jinpinga. Nie wiem, czy to chińskie marzenie, czy chińsko-europejskie marzenie, a akurat w 2018 roku byłem tuż przed wyjazdem na pierwsze chińskie targi importowe in, e, Shanghai International Import Expo. E, tam w zeszłym roku był koncert Emanuela Macrona, który e, pojechał dobijać targów i biznesów na 15 miliardów dolarów albo euro, tutaj mogę się pomylić, ale zaproponował już własną agendę, właśnie na tej imprezie, która jest takim, zobaczymy jak będzie w tym roku, w listopadzie, zawsze to się odbywa, jest rokrocznie taką imprezą, właśnie biznesowo-polityczną, yy, imprezą biznesową z chińską charakterystyką, więc tam zawsze wy, występują ci przywódcy. No i tutaj, właśnie w zeszłym roku Macron gra pierwsze skrzypce i zaproponował tą, jakby, agendę, nie oglądając się w ogóle tam na Nagrałem zresztą komentarz na ten temat, możecie Państwo go odnaleźć, nie oglądając się Macron, nie oglądając się na innych przywódców europejskich. No i także Jim Ping, tam obiecywał otwarcie, otwarcie Chin, i ono będzie postępować, ale myślę, że z dwóch powodów, na razie jeszcze postępuje, można powiedzieć, że to tempo jest umiarkowane tego otwarcia. Ale wydaje się, że będzie postępować z dwóch powodów. No, po pierwsze, w tej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, no jednak, trzeba będzie coś zaproponować Europejczykom, i być może to będą jakieś koncesje czy dostęp do rynku chińskiego, właśnie ta polityka inwestycyjna. Po drugie, myślę, że Chiny same chcą przenieść tą tańszą produkcję do krajów mniej zaawansowanych. No, to jest duża szansa dla Polski. Jeśli chodzi na przykład o branżę spożywczą czy, czy o, o branżę kosmetyczną, to niekoniecznie musi się opłacać Chińczykom. Tak? Być może oni chcą właśnie realizować tutaj te slajdy z programu Xi w kwestii właśnie tego, może nie, to akurat nie z jest, jest autorem tej prezentacji, ale właśnie te elektryczne samochody, te, te, ta sztuczna inteligencja, 5G. SpaceShip, ten program kosmiczny, no to jest to, co Chiny będą być może chciały, chciały robić, niekoniecznie zajmując się tym, co chciałyby wytransferować do innych krajów, czy do Afryki, czy być może do Europy Środkowej, do Polski. No to tworzy zupełnie nowe możliwości synergii ze gospodarką chińską. Tak, niż przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy oglądaliśmy sobie te slajdy o tej rosnącej klasy średniej, tam opowiadaliśmy sobie tę historię o podboju rynku chińskiego który właściwie w niewielu branżach nastąpił, tak na dobrą sprawę. Chociaż nastąpił, ale nie, nie, nie wszyscy tam, w niektórych przypadkach nastąpił. No ale, jak wiecie Państwo, pieniądze lubią ciszę. No ale to, co się zmienia, to po ósme, konkurencja z Chinami na rynkach trzecich. No każda firma, która będzie chciała gdzieś wyjść, no, to będzie musiała konkurować, konkurować z Chinami. Czy to w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, czy na Ameryce Łacińskiej. No, to jest już dzisiaj oczywiste, tak? że Chiny są wszędzie, chińskie firmy się tam pojawiają. Więc nawet jeżeli z nimi nie konkurujemy, no to musimy uwzględnić, że to są liczący się na rynku gracze. I tak jest w gamingu czy, czy tak jest w IT, w branży spożywczej, w każdej dzisiaj już, co dla tych polskich firm rodzinnych może mieć znaczenie. No, ale proszę Państwa, to jest nie tylko konkurencja z Chinami, ale też konkurencja o. Chiny, czyli to, którędy na przykład zostaną poprowadzone te korytarze transportowe, kto na tym zarobi, kto jak się ułoży w tych łańcuchach, które oczywiście, nam no Chiny gdyby mogły, no, to chciałby całkowicie kontrolować i każdy by tak chciał. Polska, no, może Polska by tak akurat nie chciała, no, bo, bo nie ma takich, takich ambicji, a ani troszeczkę ma inne podejście do polityki międzynarodowej, no, nie, nie patrzy w kategoriach jakby tutaj takich interesów, tylko może, może, może to jest troszeczkę bardziej takie spojrzenie nastawione na pewne, pewne wartości bardziej, a mniej interesy. No ale skoro tworzą się te łańcuchy dostaw no to każdy chce zdobywać na tym wpływy z podatków, przyciągać nowe inwestycje, zdobywać większą marżę, przepuszczać ten jakby towar czy przepływ tych towarów, no to też jakby jest rywalizacja, w której tak prawdę mówiąc wydaje mi się, że karty już zostały też rozdane, tutaj wszyscy się skupiali jakby na geografii właśnie, na, 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 prze, na to którędy to... Jakby w, w przepłynie ten, ten, ten flow, czy ten inflow, jeżeli to mówimy, że z Pacyfiku. No ale to jest zupełnie właściwie o co innego tutaj chodziło, i można powiedzieć, że to, to już też jest proces mocno zaawansowany, dopiero w Polsce właściwie zaczyna się o tym mówić. Dopiero zaczyna być zaawansowany. Proszę Państwa, no więc cóż, konkluzje i rekomendacje to były ostatnie części tego wystąpienia. Bo ostatnią częścią tego komentarza będzie jeszcze sama krytyka, którą. Wygłoszę pod własnym adresem, mówiąc o tym, czego wtedy nie zauważyłem. E, no więc, polityzacja biznesu, proszę Państwa, to, że będą wygrywać ci, którzy będą kontrolować te łańcuchy dostaw i którzy będą mieli za sobą wsparcie potężnych e, rządów. No więc, jeżeli jakiś kraj ma dyplomację handlową skuteczną, no to wygrywa, bo często będzie to oznaczało e, no nie tyle atrakcyjny produkt, e, który tam gdzieś tam w jakiejś budce z napisem Polska będzie promowany, bo to już właściwie można powiedzieć, że i na poprzednim etapie. Już tak się nie, nie promuje dzisiaj produktów, e, tylko no, wpływ na, na regulacje, na cła, na podatki to można w sposób niemalże ręczny dzisiaj to się nasiliło e, można pewne firmy w, wprowadzać, a pewne wykluczać. No, powiedzmy to właśnie tym kierowcom polskim czy polskim kierowcom, żeby właśnie ciężej pracowali, bardziej oszczędzali. No, jeżeli można wprowadzić regulację, która po prostu no, stworzy dla nich takie bariery, że nie będą w stanie tej konkurencji wygrywać, prawda? Słabnący konsensus atlantycki. Szczególnie niekorzystne dla Polski no to kraj zachodnioeuropejski o tym mówię, czy chodzi o Macron i to jego słynne, takie no, dosyć szokujące stwierdzenie, które się tak przebiło w Polsce o tej śmierci mózgowej na to. To jest bardzo zła wiadomość dla Polski, bo dobrobyt, pomyślność w ostatnich 30 latach. Zapewniło nam w to, że, że ten konsensus atlantycki istniał, tak, i te relacje z Unią Europejską i Stanami. Oczywiście w sytuacji wyboru wybraliśmy Stany Zjednoczone. To było oczywiste już w 2018 roku, że tak się stanie. No, problem tylko polega teraz na tym, że Unia Europejska ma troszeczkę inny pomysł na siebie w tych czasach, i to zobaczymy jeszcze, jakie to będzie miało reperkusje w Polsce. No, brak znajomości rynków pozaeuropejskich, to cały czas ten świat Azji jest dla nas światem nowym. Eee, czy takżeśmy żeśmy osłabili pozycję w Unii Europejskiej? No jednak nie do końca, jeszcze tak mocno, żeśmy tutaj nie zostali rozdarci między USA a Europę, eee, więc to, to, to nie miało takiego znaczenia i cały czas jednak Polska jest tym krajem, przynajmniej do marca 2020 roku była, która jest postrzegana w Azji jako ten nowy gracz. Jako kraj, który się szybko rozwija, który ma przyszłość, który ma olbrzymi potencjał, i to widzimy, jak jednak to jest, jest widoczne, czy było widoczne choćby w liczbach, i cały czas jeszcze ten wizerunek jest i to jest duży, e, duży potencjał. Jakby takim symbolicznym wymiarem tego jest to, że strategiczny doradca centralnego portu komunikacyjnego na pewno będzie z Azji, albo z Korei, no, albo z Japonii. E, no to też jest istotne. Proszę, no gorzej, jeśli chodzi o rekomendacje, tutaj się niewiele udało. Konsolidacja, koordynacja potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Rozpaczliwe rozmowy tych przedsiębiorców na kongresie polskich Fir rodzin, firm rodzinnych, że to już ostatni raz, że to już musimy stworzyć jakąś, jakąś grupę, bo wtedy będziemy mieli możliwość oddziaływania. No to się nie może udać w kulturze polskiej, która jest kulturą indywidualistyczną. Każdy musi sam, nie damy rady stworzyć żadnych systemów czy, czy grup, i to chyba moim zdaniem w tych nowych czasach, gdzie będą się liczyły te większe organizmy. No nie jest, nie jest dobrą, nie, nie, nie jest pozytywną informacją. No, zobaczmy, że ponad w tym tenisie mamy rodziny radwańskich, świątków, Janowiczów. To są wszystko przedsięwzięcia rodzinne, tak na dobrą sprawę. Natomiast przedsięwzięcia systemowe te idą w Polsce dużo gorzej, a takie dzisiaj będą. No, dostawały jakby premię od rzeczywistości. No, potrzebna jest ten nowy model dyplomacji gospodarczej. On od przyszłego roku przechodzi do MSZ-u, który odnosi tutaj jednak bezapelacyjne zwycięstwo po wielu, wielu latach, a to dualizmu, a to różnego rodzaju no, nowych takich inicjatyw rządu Zjednoczonej Prawicy i dobrej zmiany i to MSZ będzie odpowiadał za dyplomację ekonomiczną. No, trzeba tutaj Gratulować też, chyba zawsze gratuluję się zwycięzcom, bo to, bo to nie jest łatwa sprawa, a to trwało w Polsce wiele lat, bo były te biura WPHI, potem były biura Paichu. No teraz będzie to wszystko podporządkowane pod Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ta dyplomacja handlowa będzie odgrywać bardzo istotną rolę. Skuteczny model. E, zaangażowania państwa, no trzeba będzie to e, wypracować, bo inni go mają, więc żeby z nimi konkurować, no to też trzeba będzie e, taki mieć własny. Poszukiwanie nisz, e, w którym będzie można konkurować globalnie, no właśnie ten e-gaming, w którym tutaj rozprawiałem, taką niszą się stał. No, proszę Państwa, jedna rekomendacja jest taka, która się sprawdziła, no to jest te studia biznes chińskie, jak działać skutecznie w czasach jednego szlaku, no rośnie, rośnie z roku na rok. W tym roku rekordowa frekwencja, tu już jest blisko 100 osób, które działają, wymieniamy się informacjami, doświadczeniami, więc to działa bardzo dobrze i to się sprawdziło. Proszę Państwa, no gdy miał się tak skrytykować, dokonać samokrytyki na koniec, no to oczywiście koronawirus. Dlatego nikt nie mógł przewidzieć, że przypłynie ten czarny łabądź. No Nie mówiłem dużo o tej rewolucji technologicznej. Teraz mamy kwestię jeszcze w kosmosie. Bardzo dużo się dzieje, na to nie zwróciłem szczególnej uwagi, ale no, to zakładam, że to jest część tej, tej strategii Chiny 2025 i że do tego to doprowadza ta rewolucja technologiczna. Wtedy nie, nie, nie potrafiłem jej nazwać może. Dzisiaj bym ten slajd inaczej zatytułował niż Chiny 2025, tylko nazwałbym to rewolucją technologiczną i wskazał na 5G, ale też program kosmiczny. No i wreszcie, proszę Państwa, nie doceniłem może też pewnych zmian społecznych, tych rewolucji młodych, które toczą się na całym e, świecie. Wtedy zwracałem bardziej uwagę na kryzys migrancki. Dzisiaj bym może na to zwrócił uwagę. No ale to jest to, co po dwóch latach możemy, możemy ocenić, to co się sprawdziło, czy znaczy, to się nie sprawdziło. Proszę Państwa, tradycyjnie już pozdrawiam wszystkich na końcu, żeby nie przedłużać, bo się złościcie, że tak długo to trwa. Dużo już mówiłem, ponad pół godziny. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Kłaniam się dużo zdrowia.